Witam bardzo serdecznie, z tej strony Bartos, a to jest kolejny odcinek serii Klimatyczny Survival. Tym razem w stylu świątecznym, dokładnie tak, wyjątkowo w stylu świątecznym odcineczek. Cóż, mamy święta, odcinek nagrany ten teraz, nagrywany 24 grudnia. I być może właśnie jeszcze dzisiaj wleci na kanał, nie będzie to długi odcinek, ale przedstawię kilka rzeczy, które są w planach i przede wszystkim, co trzeba powiedzieć, przepraszam za niezapowiedzianą wcześniej przerwę. Klimatyczny miał przerwę od nadawania, serie na kanale znowu miały przerwę od nadawania z uwagi na to, że musiałem nadrobić pewne zaległości dotyczące serwera bezpośrednio. Był teraz bardzo mocny i bardzo intensywny okres, na tyle intensywny, że nie dało się w pełni wszystkiego zbalansować i w pełni zajmować się każdym tematem. Oczywiście dzięki tej ciężkiej pracy, która została wykonana, udało się przekroczyć osiągnąć kolejne kamienie milowe w rozwoju serwera, ale o tym będzie w innym materiale, gdzieś indziej, przy okazji mówione. Mam raczej nie tyle przy okazji, to tak dokładnie, jak będzie jakiś temat, to będzie dokładnie poruszany. Właśnie, czy to gdzieś na naszych mediach, czy to właśnie na stronie internetowej. Dobrze, moi drodzy, nasz dom. Tu będzie w ogóle ta ściana, będzie zmontowana na nowo. Będziemy budować, słuchajcie, z wykorzystaniem szkła na większą skalę. Ale to dopiero, no właśnie, za jakiś czas, bo w pierwszej kolejności trzeba zająć się projektem o wiele ważniejszym, projektem fabryki, którą trzeba trochę rozwinąć. Pozwolę sobie tutaj przejść i pokażę wam, co ja tutaj znalazłem. Tak, tu jest jeszcze część właśnie niedorobiona. Tam będzie jakaś kolejna część naszej takiej rezydencji, takiego naszego domu. No i ja sobie raz tutaj między odcinkami wszedłem. Zobaczyć, co tu jest po prostu, żebym miał już jakiś pogląd na sytuację, żebym wiedział, co się dzieje, tak? Więc mamy tu fajny teren, tak, no trochę górzysty. Może tu będzie trzeba jakieś przejście się tu zrobi, jakąś wieżyczkę się tu postawi, baszta albo jakiś punkt widokowy, kto wie. Tak czy siak, tu jest jaskinia. No właśnie, tu jest jaskinia, jest zejście, jest takie przejście. Andezytowe skały jakieś, tak, węgiel, cobblestone. Cobblestone? Co ty robi cobblestone? O, zamszony cobblestone, ciekawe. Czy to przypadkiem nie jest spawner? Tak, jej, to jest spawner, znaleźliśmy spawner. Przypadkiem znalazłem spawner i chyba to są szkielety, mi się tak, chyba to są szkielety właśnie, tak? I zobaczcie, nawet tutaj są rzeczy, których jeszcze właśnie nie zabierałem. I w sumie możemy teraz te rzeczy sobie zabrać przy okazji. A czy nie, zobaczcie, jakaś płyta muzyczna, tak? Można będzie znowu jakąś galeryjkę zrobić z szafą grającą. Szerokie ostrze, o to można będzie sobie nałożyć na miecz. Nawet jakaś zbroja dla konia. Dobra, zabieramy sobie te rzeczy, a spawner zostawiamy. Nawet mogę go odrobinkę oświetlić, czemu by nie? Niech sobie będzie. Spawner zostawiamy, bo jeżeli za jakiś czas na wanilii pojawią się... Jest woda. Jeżeli za jakiś czas na wanilii pojawią się kuboidy, działki o różnych priorytetach, to można będzie zrobić z tego użytek. Taki naprawdę... Co to będzie coś przydatnego, coś użytecznego. Dobrze, i co my... Nie no, patrzcie, jak to jest fajne zrobię, jak to... I ta jaskinia, nie? Co prawda, no wiadomo, ona jest taka... Nie jest równa, nie jest to jakieś fajne zejście, ale ona tak centralnie prawie, że wchodzi w to miejsce tutaj. No i no, zobaczcie, no kurka, wychodzicie i macie taki widok, nie? Że jest taka... i czy to jakiś porcik można byłoby zrobić, można by jakiś... A może basen z tego zrobić, moi drodzy?
Może zrobić z tego jakieś fajne miejsce właśnie do odpoczynku tutaj. Takie, takie trochę, takie, takie zamknięte, taki zamknięty a la basen, wśród gór, klifów i tak dalej. Tylko trzeba byłoby te góry obić jakąś siatką, żeby na, żeby tam do wody nie wpadały, wiecie, gruzy, kamienie, ale to nie tak. To jest Minecraft, tutaj tego nie ma. Nie ma takiego ryzyka, więc... Dirt. Więc można będzie tutaj coś fajnego na pewno zrobić, więc ten kompleks może być fajnie połączony. I teraz ja chyba zapomniałem sobie przełączyć... tego. Omijania regionów. No cóż, zdarza się, ale chyba dzisiaj nie będziemy za bardzo latać. Chyba, chyba jednak będziemy trochę latać, więc ja sobie pozwolę tę komendę wpisać. Bo chyba w fabryce się nam przyda jednak latanie, takie... W sensie mógłbym odpalić to latanie komendą, z racji tego, że ja mam, wiadomo, admin, ja mogę to zrobić. Tylko tu chodzi o to, żeby to latanie naprawdę działało tylko w miejscach, gdzie... jak ja gram, żeby to działało tylko w miejscach, gdzie ja naprawdę mogę latać podczas grania. A nie, że co innego praca nad serwerem i moderacją, co innego... Cześć, słyszałem krowę? Chyba. A co innego właśnie granie normalnie jako gracz, tak? Więc sobie to przełączymy. W ogóle może być przełączone, tak, w ten sposób, okej. Okay. I teraz wszystko będzie dobrze. No i teraz w sumie już główny temat dzisiejszego odcinka, lecimy do fabryki, bo już tam trzeba powoli zacząć coś robić. No tutaj mamy jakieś te przedmioty, jakieś mam tutaj rzeczy. A właśnie, można byłoby tutaj podkładać, nie? Tak na szybko, to jest w ogóle, zaraz będzie skończone. A jak my w ogóle stoimy z szopki żelaza? Mamy tutaj niby jakieś ziemniaki, więcej ziemniaków mogę sobie wziąć, okej. Okay. Mamy trochę żelaza właśnie, można byłoby nawet sobie zrobić jakąś prostą zbroję. Bo nam trochę ta zbroja siadła, nie? Ale nie wiem właśnie, czy... Może najpierw może od razu diamentową robić zbroję, no. Ciężko stwierdzić. Na razie wszystko odłożymy tutaj. Dobra, hełm jeszcze mamy, więc hełm nam jeszcze starczy. Dobra, to weźmiemy to, na razie to będzie tymczasowa zbroja. Takie coś. Ona i tak będzie troszeczkę chociaż lepsza. Od tej kolczej chyba, mam takie wrażenie, więc będziemy mieli chociaż odrobinkę lepszą ochronę. Chociaż nawet może dałoby się ją jakoś minimalnie ten... jakieś małe poziomy, co by na to? Tak troszkę chociaż? Tak minimalnie? Na tym najmniejszym, ochrona 1. Niezniszczalność 1, niezniszczalność 2. No to już tak średnio. Ale może to będzie dołożone, tylko niezniszczalność. No dobra. O, ochrona, głębinowy wędrowiec. No to daj mi tą ochronę. I to wystarczy spokojnie. Więc mamy już jakiś zaklęty pancerz. Tutaj 8 to będzie. Jak się nie ktoś się usłużyje do końca. To wtedy sobie to wymienimy. Dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Dobrze, mam nadzieję, że nie będę musiał się tu wracać po nic. Oczywiście z tej strony na razie się nic nie zmieniło. O, środa. Będzie już 17, Vanilla już ma 17 lat, słuchajcie, ale to w Minecrafcie. Więc czas w Minecrafcie cały czas posuwa się do przodu. Fajnie by było jakoś właśnie zintegrować kronikę, ale ogólnie też właśnie historię serwera właśnie z takim czasem. To byłoby dosyć ciekawe, dosyć użyteczne. Dobra. Oczywiście w ramach takiej ciekawostki. Lecimy na naszego home'a solo. Lecimy na fabrykę. I teraz powinienem móc latać. Nie mogę latać. To źle. To się zrypane. To się tepnę na spawn najpierw może. I teraz na fabrykę. Tak, już? Proszę. O, już działa. Już jest w porządku. Dobrze. Więc mamy fajną trzcinę cukrową, taką naprawdę cukrową w tym przypadku. Tak. No dobra. I coś tu się podziało ostatnio, nie? No wiadomo, była ta przeprowadzka wcześniej. Ale czegoś tutaj brakuje.
Gdzie się podziały domy? A no tak, były streamy, były dwa streamy, chyba właśnie nawet na TikToku były, czy coś. Były dwa streamy z kopania tej wioski, więc wioska jest już wysprzątana, poleciała sobie stąd, wyleciała, jest rozebrana. I co w związku z tym, w sumie zanim przejdziemy dalej, to w sumie czemu by wam nie, jeżeli mam, powinienem mieć jeszcze zapis tego, jak to rozkopywałem, więc teraz pewnie widzicie jakieś krótkie ujęcie z rozbierania tej wioski. No i w sumie pokażę wam to bardziej, tak? Wypadałoby chyba. No i mniej więcej tak wyglądało to kopanie wioski, czyli normalnie no nie ma żadnej filozofii, narzędzia, kopanie i wioski nie ma, tak? Dobra, no to teraz główny temat dzisiejszego odcinka, moi drodzy. Oficjalnie rozpoczynamy projekt fabryki. Czy ona będzie aż tak bardzo wypasiona jak oczekuję? W sensie, muszę brać pod uwagę to, że mam naprawdę mało czasu. Więc jeżeli miałbym to wszystko robić sam, to skończyłoby się na tym, żebym powiedział dużo i mało bym pewnie zrobił, bo muszę oszczędzać czas i muszę ten... muszę optymalizować jak najbardziej procesy. Czy kurczaki nam... Są kurczaki, dobra, okej. Okay. Muszę jak najbardziej optymalizować procesy, żeby wszystko przebiegało sprawnie i regularnie. Więc będzie to na pewno jakiś rozwój na pewno tutaj będzie, tylko na pewno nie aż tak duży, jakbym po prostu tego chciał. Dlatego, że część mojego skupienia uwagi będzie szła na rozwój właśnie serwera, jakieś książki, projekty moje, które będą dalej rozwijane systematycznie, regularnie do przodu. Okej. No i teraz skupmy się troszkę na takim przedstawieniu tego, co tu będzie się działo, bo to jest głównie taki początkowy odcinek, który prezentuje koncept, taki bardzo wstępny, i będziemy go stopniowo na live'ach robić. Więc tak. Po pierwsze,
Góry układają się nam w pewien łuk. I tutaj również jest pewien łuk, tylko że taki trochę niższy. Bardzo można byłoby zrobić coś w rodzaju muru, wieży, może coś w rodzaju dwóch wież. Tutaj jedna, tu jakoś druga, połączone murem, takim dookoła. Może się z jakąś bramą po środku, albo właśnie jakimś przejściem w jakimś miejscu. Może by się dało do spawnu zrobić ścieżkę. Nawet jakąś fajną. A czemu by nie? Albo warp do fabryki oficjalny byłby gdzieś tutaj na zewnątrz na przykład. I byłaby ścieżka prowadząca właśnie bardziej do środka. I by się przechodziło przez jakąś taką bramę, jakieś takie przejście. To byłby jakiś taki pierwszy obszar jakiegoś takiego dziedzińca czy coś. Tyle, że tutaj, dokładnie w tym miejscu tu... Ja bym widział jakiś, albo jakiś jeden duży budynek, albo kompleks budynków różnych, bardziej takich oficjalnych, może takich bardziej w cudzysłowiu, bo to będzie też miało wyglądać, nie tylko funkcjonować, takich może właśnie bardziej biurowych do zarządzania tą fabryką, więc to byłyby budynki bardziej w takim stylu wykonane. Byłoby oczywiście dalej przejście, być może byłoby jakieś właśnie przejście, może byłby jakiś tunel, może to byłby jeden budynek, ale taki, że po środku tego budynku byłby tunel prowadzący na drugą stronę. I tutaj, gdzie jest to zagłębienie, my je pewnie trochę rozkopiemy jeszcze bardziej w tą stronę, więc pewnie tutaj ten grzbiet zostanie troszkę jeszcze bardziej zrównany, być może będzie właśnie, będzie równiej. Ale chodzi o to, że za tym budynkiem, który będzie stać tutaj, bo to by wiadomo, tutaj jakiś wstępny obszar, taki po prostu, jakiś no teren zielony, tak? Jakiś taki wstęp, tutaj właśnie budynek jakiś, przejście, a może nawet kilka przejść i tutaj byłoby więcej terenu płaskiego. I teraz na tym płaskim terenie byłyby ogrody. No, tak. Dosyć takie... Ogólnie fabryka ma być pod spodem, pod ziemią, ale na ziemi, na powierzchni, całość ma mieć taką formę bardzo wizualną. Formę, która ma... No, to ma wyglądać, pod ziemią ma działać, na ziemi, na powierzchni ma wyglądać. Więc... tutaj właśnie jakiś zespół, jakiś sektor właśnie różnych ogrodów by był, czy to jakieś fontanny, czy to jakieś drzewa i jakaś zieleń, trzeba więcej zieleni, moim zdaniem ja dużo szarego buduję, to takie to będzie bardzo dobre urozmaicenie jako całości, tym bardziej, że pod spodem na pewno będzie bardziej szaro jakoś to z fabryka. No i właśnie gdzieś, może nawet w tym budynku tutaj, tym centralnym, głównym, może właśnie tutaj będzie już jakieś zejście w dół, może jakaś klatka schodowa prowadząca w dół, a może ona będzie w jakimś osobnym jeszcze budyneczku, na przykład gdzieś tutaj, albo gdzieś tam. Może będą dwie klatki schodowe prowadzące pionowo w dół, w jakimś stopniu, które będą... jakoś połączone, może to będzie jakiś właśnie fajnie połączony kompleks, że może być kilka przejść takich pod ziemię. No i pod ziemią właśnie byłyby już różne piętra z różnymi rzeczami, czy to właśnie zwierzęta, czy to właśnie farmy, różne pszenice, trzcina, kaktus, wodorosty w jakiejś formie na pewno też trzeba będzie zrobić. Jeżeli wodorosty, to być może właśnie również jakaś przepładarka, może jakaś huta, tylko być może trochę bardziej uproszczona, albo po prostu nawet zminiaturyzowana wersja modułu hutniczego z klasyka, bo tam już jest wynaleziony ten system, moduł, wystarczy, można byłoby go trochę skompresować na przykład, albo coś. Więc jest bardzo wiele opcji, jest wiele fajnych możliwości. Oczywiście będziemy, najpierw oczywiście w miarę tutaj ogarniemy teren, troszkę go wyrównamy, wyznaczymy miejsca, gdzie co mniej więcej będzie,
Na podstawie tego zaczniemy już działać na streamach. Wrócą znowu streamy, tak? Tak jak wcześniej, teraz znowu będą streamy z serwera. Może nie tylko z Vanilli, z klimatycznego, ale też może teraz z innych trybów również. Ale to stopniowo będzie wszystko wracało. I będzie stopniowo to realizowane, bo jednak trzeba zrobić wszystko w odpowiedniej kolejności. Więc najpierw ogarniemy trochę powierzchnię, oznaczymy tą powierzchnię, ale myślę, że też bardzo ważne będzie jednoczesne rozwijanie tego, co będzie pod spodem, pod ziemią. I z racji tego, że będzie miało to troszkę inną na przykład formę i trochę inny kształt niż na przykład farmy Turist Mundi na klasyku, to z tego względu myślę, że to będzie prostsze do wykonania i to będzie po prostu szybsze. Dzięki temu skala będzie troszkę inna, będzie to i tak dalej, będzie to na pewno miało możliwości rozwinięcia. Pójdziemy pod ilość farm w pierwszej kolejności, a potem ewentualnie pod wielkość tych farm. Więc zmieniamy tutaj trochę strategię na Vanilli. Ogólnie Vanilla ma pewien problem, jeżeli można to tak nazwać. No wiadomo, jest ona edycyjna i Vanilla będzie mieć edycję. Kto wie, może będą nawet dwie edycje obok siebie, albo będzie to na zasadzie na przykład właśnie, nie wiem jeszcze, czy będziemy robić to na zasadzie gładkiego przechodzenia między edycjami, czy może to będzie na zasadzie twardego ucięcia edycji i rozpoczęcia nowej. Może będziemy robić gładkie przejścia między edycjami i może stara edycja będzie na przykład wygasać w momencie, kiedy już będzie mało aktywna. Może coś takiego zrobimy, nie wiem, trzeba będzie się zastanowić. Natomiast z racji tego, że Minecraft się rozwija i za jakiś czas pewnie będzie nowa wersja Minecrafta, to jednak czas na rozwijanie tutaj klimatycznego, tego sezonu klimatycznego jest ograniczony. Dlatego trzeba będzie teraz ruszyć i dosyć regularnie robić rzeczy. Niekoniecznie gigantyczne, może bardziej klimatyczne. Dostosowane do aktualnych możliwości czasowych, przerobowych i tak dalej. Na początku na pewno te postępy będą średnie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kolejny odcinek klimatycznego będzie nagrany najprawdopodobniej w momencie, kiedy będę mógł zaprezentować jakiś wyraźny postęp w serii. Więc zmieniamy troszkę formę nagrywania klimatycznego. Dalej będzie zamysł, żeby był on co niedzielę, ale jeżeli ja na daną niedzielę nie będę miał materiału, nie będę miał czegoś, co mogę nagrać realnie albo właśnie wrzucić na klimatyczny, to być może właśnie będziemy czasami przesuwać klimatycznego na kolejny przyszły tydzień. Więc będzie to bardziej elastyczne, bo to musi być bardziej elastyczne z uwagi na to, że teraz tu będzie dużo rzeczy robione na streamach, ale też ten czas na to robienie tego nie zawsze będzie. Dlatego troszkę większa elastyczność. Oczywiście o tym, czy jakiś odcinek będzie przesuwany, czy nie, będę o tym informować na Discordzie, na moim kanale do ogłoszeń. Tam jest najlepsze miejsce chyba właśnie do śledzenia, ale też na mediach myślę, na tych różnych TikTokach, nie TikTokach, Instagramach, Facebookach, które będą też teraz stopniowo coraz bardziej rozwijane. Oho, mamy gości. No i witaj, co pan nam sprzeda? Mac, fajnie. Houstonia. Błękitna, okej. Okay. Sadzonka brzozy, też wspaniale. Muchomor. Jasno niebieski barwnik. Niebieski, o to jest akurat ciekawy, niebieski lód lodowcowy. No panie, niebieski lód lodowcowy, tylko że za taką cenę, to ja cię panie niestety muszę przeprosić, ale nie. No dobrze. Ja sobie dzisiaj pogadałem. Jakoś w tym tygodniu, co będzie, wracamy ze streamami. Ogólnie będą streamy też trochę w formie świątecznej, czyli będę być może grać na Vanilli, może też na RPG coś będę robić, właśnie może jakieś jeszcze mini gry na gamesach, może jakieś właśnie wyścigi i tak dalej. Myślę, że to jest dobra opcja. No to słuchajcie, no jak będzie okazja, jak będzie już jakiś materiał na kolejny odcinek klimatyczny, to zostanie on oczywiście nagrany.
i będzie ładnie zaprezentowany postęp z rozwijania tutaj projektów, jakie są. To ja bardzo serdecznie dziękuję za obecność. No, zbroja nam nie padła, nie było okazji. To być może w kolejnym odcinku zostanie już ładnie wykorzystana. To zachęcam do śledzenia streamów i materiałów z serwera, a także zachęcam do obserwowania mojego kanału, bo teraz też wraca. Ja będę poświęcał, będę sobie teraz nagrywki robił w formie nie pojedynczego odcinka, tylko będę robił sobie maratony nagrywek. I będę miał dzięki temu większe zapasy materiałów, gdybym nie mógł nagrywać z jakiegoś różnych powodów. Więc ogólnie będę miał większe zapasy tych odcinków i będą one znowu wrzucane regularnie, te odcinki na kanał. Więc mam pewno na kanale będzie się znowu więcej działo. To co, bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Do usłyszenia. Do następnych odcinków. No i z racji tego, że jest, że są, że mamy święta, to moi drodzy, wesołych, radosnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. I jeżeli nie będzie odcinka za tydzień, to również szczęśliwego, pomyślnego roku 2024. Tego wam bardzo życzę. Na imię, co za lamy. Ach, handlarzu, handlarzu, dobrze. Tego wam wszystkiego bardzo życzę. Tych życzeń. To jest chyba jakiś algorytm, że tak kręcą się dookoła gracza, nie? Chyba tak. No cóż. Niech tak będzie. Do usłyszenia, moi drodzy. Do usłyszenia.